Lecimy sobie do sklepu, przy okazji cardio robimy, także o, Gatorade, napadniamy się. Jesteśmy jeszcze w resorcie, wychodzimy z resortu, po drugiej stronie mamy market. Tak jest, właśnie tak to jest w Wejherowie, tak to wygląda, ładnie, ładnie. Śmigło jakieś działki opierdolone. Właśnie idę na pozyski. Pozyski. Siemano mordeczki, witam na Hawajach. Jesteśmy na Hawajach i chcemy zobaczyć, jak wygląda klasyczne hawajskie śniadanie. Oczywiście będzie na słodko, naleśniki z jajecznicą, z boczkiem, apple banana, truskawki i bita śmietana. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda? Dawajcie tam. Thank you very much. Thank you. Pojemy. Jak widzieliście, jak to jest zrobione. Mamy przede wszystkim jajecznicę, mamy apple banana, truskawki, mamy syrop klonowy, bitą śmietanę, no i naleśniki, czyli słodko. I boczek. I boczek jeszcze, jajecznica z boczkiem jest. Także słuchajcie, ciekawi smaku. Jak smakuje? Mocny. Mocny. Słuchajcie, jemy. Ja już spróbowałem. Słuchajcie, ten apple banana jest po prostu petarda. To nie smakuje jak polski, czy tam polski banan, to może źle. Nie smakuje jak banan, to jest bardziej orzeźwiający. Gęsty. Bardziej gęsty. Taki, mówią jak jabłko, no. Generalnie chodzi o tę świeżość. To jest bardziej świeże, no. Jajecznica, boczek i słodkie rzeczy. Czemu nie? Poza tym jesteśmy tak głodni. Ogólnie wjechałoby wszystko. No. Nie? Że wjechałoby wszystko. Ale petarda. W Polsce powinno coś takiego być. Naleśniki z jajecznicą. Na słodką. I z bitą śmietaną. Wanek nie masz. Tak się chcesz? Podobno. Można zamówić. Naleśniki z sosem klonowym. Z jajecznicą i na słodko? Na słodko to ja. O to mi chodzi, nie? Taki smak. Ciekawe. Że trzeba osobno pewnie u nas by zamówić, nie? Pewnie by się zdziwili. Ale prędzej manekin by takie coś zrobił. Manekin, no, że na coś, no na manekin. Także manekin polecamy wprowadzić. Sztos. Sztos życie. Coraz więcej osób, nie? Dobrze weszliśmy, byliśmy pierwsi w kolejce, chyba pierwsi klienci. Tak, bo wszyscy na 8 się zlecieli, więc spoko. A teraz jest tam tyle ludzi, że kolejka na zewnątrz. Dobre, na maksa.
Widzieliście śniadanie? Jesteśmy tutaj na ryneczku teraz. Aloha, jest imprezka. Wspólnie ceny wyjebane w kosmos. Za drożdżówkę. Ile za drożdżówkę? Musiał ojebać lokal, żeby zrobić zakupy. Tu trzeba najpierw napaść na bank, żeby zrobić zakupy na ryneczku. 5 dolarów za drożdżóweczkę. Za cynamonkę. Za cynamonkę. Ale patrz, masz 50 centów za limonkę. O, tu już 75 lepiej. Centów za ten owoc. No i z ryneczku przenosimy się do marketu. Wbijamy sobie koszyczek i w sumie chcemy kupić coś amerykańskiego na 2 dni max, no nie? How are you guys? Good? Co też? Jak tam? Co kupiłeś? Lejsy. Lejsy? Dobra. Okej. Okay. Gdy byliśmy, to nie był jednak dobry asortyment. Kupiliśmy tylko żelki. Jakieś tam napoje i tak dalej. A tutaj to jest to, czego szukaliśmy. Dopiero tutaj jesteśmy w markecie. Nieszczęsna. Lecimy. Hello. To, że nie wiem, czy wiecie, ale mamy tam grilla, to bierzemy sobie bułki. Paweł tam wziął mięso do hamburgerów. Znalazłem 11 gramów fatu, 22 protein. Udka będziemy sobie grillować, ale w ogóle takie rzeczy, że nawet nie wiem, co to jest, na przykład hawajskie jakieś, ale chętnie bym coś takiego spróbował, tylko nie mamy czasu na sprawdzanie, bo jesteśmy głodni, musi wszystko być, pasować. Patrzcie, to jest moja ręka, to są winogrona, zobaczcie, to są chyba na bombie winogrona i truskawki kozackie na maksa. Spróbuję sobie. O ja. Taki malutki ananasik dla ananaska za dwójeczkę. Za dwójeczkę. Za dwójeczkę. To akurat tanio. Bardzo dużo rzeczy drogo, ale ananasy. To może więcej tych ananasów. Dobra, bierze banany. Szczęsna, pokaż łapę. Pokaż bickę. O, Jezus, jaka forma jest. Cebule fajne, takie duże, dobra. Wiesz co, bo fajnie ogólnie. Bierzemy. Taki jedno czy więcej takich jedna cebul? Styka. Jedna styka. A co, jaki tak chciałaś? Tu jest tańszy, wiesz, za dwa abona. Nie, dobrze, ten jest za... 6, uuu! Nie na naszą polską kieszy. Jest dla niego bardzo drogo. Nie wiem, może zrobić. Nie wiem. A tu nie wiem, czy to jest sałatka z kwiatów? 49 dolków? Chyba nie, to chyba się tego nie je, jak to jest... Orchidea. Pan taksówkarz tam mówił, że mają tu najlepsze orchidee na świecie i że wygrywają w każde zawody w Nowym Jorku, takie mistrzostwa świata w, jakby w plantacji tych wszystkich orchidei i tak dalej. Także petarda. Trochę tego wyszło, nazbierało się tego w pizdu w sumie, ale mamy do jedzenia na dwa dni. W sumie za 100 dolarów to wyszło. Jeszcze śmigło trochę. Jeszcze śmigło też pewnie ze 50-60 też wydał. No zaraz, niech schowa paragon z ciekawości. To mi wyślesz i tak. Ty mi i tak nie wysłałeś tego zachodu słońca, to nie było na vlogu już, niestety. Musisz na bieżąco mi wysyłać. Ciśniemy jak Amerykanie z torbami. Puścili nas z torbami. Jedziemy na grilla. Barbecue mamy na tym naszym resorcie. I to nie jedno, tylko co chwilę są takie barbecue. Na gaz chyba. I wystarczy chyba tam podejść i to użyć. Gosia też nas nagrywa. Ej, dawaj, zrobisz nam zdjęcie na tle tylko auta. Czyli walizka z tym. I say I need you, so why don't you stop your crying and dry your weary eyes? Oh, you know I love you, oh yeah, ooh baby,
baby, here I am. Come rub up on my belly like guava jelly. Guava, guava jelly. Migło kroi, żeby zobaczyć, co się dzieje. Anasa i te passion fruity, tak? Czy co to było? Mm-hmm. Nie, nie passion fruity. Passion fruity. Dobrze, passion fruity. Master Chief, proszę. Junior. Yo. Tu kroimy i zaraz lecimy, zaraz sobie lecimy na grilla. Zobaczycie, co po co tu chodzi z grillem w ogóle. Takie, kurwa, jednorazówki mają, co? No. Sól, pieprz. Spoko. Pomidor. Także spoko. Idę tak na teren. Nie do... Chris. No. Zobacz. O kurde. Gacie. O kurde, grubo. No co, dobrze wygląda. Mam w tym, co przyjechałam. Dobrze, że widziałam taki topań. Ile? Hello, jestem na zakończeniu się na świata. Ona musi... Specjalnego, nie? I nie wezmę jakiegoś 50 kiwa filtra. Pieprz. I przyprawa do... Mam nadzieję, że tego nie trzeba było też jakoś mieszać. Nie ma. Z tym słodkim bananem pewnie by się dało. Burgerów i te kuleczki przyciśniemy dopiero na grillu. Gdzie jest ta sałata jeszcze? No to nam potrzebne są. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Gaza i burek smaku. O, to są takie bidony biedronki. I z tym wszystkim idziemy na grilla. Dobra, mordeczki, tam jest nasz balkon. Albo tam. Tu jest w ogóle jacuzzi. Tam dalej jest basen. A tu mamy grilla. A tam mamy następnego grilla. O tu. I to są trzy grilla, więc może sporo osób grillować. Także zabieramy się za to, żeby to odpalić. Rozkminiłeś już coś tutaj? O, jest mocno. No już tam można rzucać. Tylko nożem chcę to rozgnieść. Gdzie tu się... A, dobra. Tutaj, żeby nie tak. You know that? Wow. Ok, pokażę ono. Nie wiesz, pierwszy kolejny. Tylko weź, tutaj jest ostro, bo ten się zjara tam. Buły, jo? Ale no tak to jest, jak w słońcu się pracuje. Ale pani właśnie pytała o kanał. Mamy nowego subskrypta, takiego o like. Dobra, za chwilę się widzimy. Kulinaria na Hawajach, uwaga. Łooo, patrz mi go to, jak to się wbiło. Z tym będzie problem, myślałem, zobaczymy. Dobra, przełożymy go tu. Ty, no wygląda... Dobra. Wygląda zacnie, co? Dobra. Tak? Tak, już możesz, no. Tutaj buły. Buki. Zobaczcie. 450 lecz nie było. To nie są ćwiczenia. Chyba to trzeba już wyciągnąć. Wow. Jak on... Dobra, można ten dawać. Wiesz, fajne, bo ten ogień to fajnie na nagraniu będzie. Nie, buki zaraz spali. Dobra. Wyciągamy to. Gorzej. Trzeba tak dać. Ketchup, musztarda. No to chyba mam bardziej. Nie, jeszcze dam. Sałata. Hop. Gruby krążek cebuli. Mięcho. Gruby krążek. Pomidora, musztarda, ketchup. Hop. Tyle. I... No do dzioba. Tak właśnie... Powstaje czekapik. Robimy perfekcyjnego burgera. No dobrze wyszło. Mięso dobre. Nie wyszło źle. Skąd masz teraz? Serwateczki? Kurwa, pracowało się kiedyś. Zajmowałem. Ciekawe, ile by dała Magdagasera za tego burgera, co? No bo ile byśmy tutaj w restauracji. O. 25 dolarów.
pewnie, no. Kureczkę za drogo liczą sobie tutaj. No widzisz, w jednym miejscu kawa 2,50, a zaraz obok piątka. No, trzeba wiedzieć, gdzie wejść, nie? To już mogliśmy zrobić sobie. No zaraz zrobię. No ja wyłączę, ale sobie. Coś się, że zjemy te dwa jeszcze. To dobrze wchodzi. Dobra, jeszcze trochę tu posiedzimy, zaraz wpadnie Gosia. Ja jeszcze zrobimy. Potrafi. Czas na Dora na ucieczki daje, jak byś lekko na jajcińskiego. Nie, tak. Słuchaj, to pojedzone i idziemy na basen. Czekamy później na walizki. Jak dojadą, to lecimy na taką lazurową plażę, piękną, po prostu przepiękną. A jak nie, no to będziemy się modlić, żeby w ogóle dotarł. Ale coś czuję, że będzie normalnie. Że to tak miało być, żeby tytuł poprzedniego vloga był taki fajny. Skupili nasze bagaże. Lecimy na basenik. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja nie mam pytań. To nawet koślawe zdjęcie, nawet jakbyś stanął tak na przypale, to tu jest po prostu pięknie. Focia, chodź. Nie, to jest akurat nie spocia, tylko to jest film. A, okej. Chodźcie, pokażę wam coś. Wakacje w Polsce zawsze były fajne. Tylko trzeba było znaleźć właśnie taki teren. Pole golfowe, basenik. Powiem wam, jest słabo. Za słabo. Nigdy nie myślałem o jakichś fajnych wakacjach. Hiszpania zawsze mi wystarczyła. Ale to, co tutaj się dzieje, ja mówię, nigdy nie marzyłem o jakichś super wakacjach. Hiszpania zawsze mi starczyła, a tu Hawaje. Basen mi starczył. Basen w Brodziku zawsze mi starczył, a tutaj, zobaczcie, co się dzieje. Tam tu jest ocean w ogóle. Jakby co? Hop! Dobra, popluskaliśmy się w basenie, trochę poleżeliśmy i idziemy zrobić szybką pompę, przepalić trochę te burgery i zamoczyć się później w basenie, także zapraszam na szybki trening, full body workout robimy. Czyli łapy. Aloha. Uzupełniamy wodę. Do nurkowania jest jakaś taka atrakcja fajna, zobaczymy co dalej. Dobra, siłownia nie jest duża. Jest oczywiście cardio, wentylator, jest też klima. Mamy po prostu hantle, mamy wagę. Wagę zmieścili tu, ale więcej sprzętu nie. No i co? I mamy bramę. Także zrobimy full body workout tutaj. Nie? Lecimy na szybko. Czas operacyjny 30 sekund.
trening, ale najpierw napawać się udoczkiem. Pokaż formę, Krzysiu. Mamy to. W końcu możemy mieć swoje ciuchy. Zmęczenie schodzi. Woda też. Treningek zrobiony. Zaśmigłem. Tak to się prezentuje. Nawet powiem wam. Że dupa pocięta. A waga jest 3 kilo wyższa niż na zawodach, także chyba będzie dobrze. Dobra, guys, gdzie idziemy? Mówcie, gdzie idziemy? Do piekarni. Do piekarni. Na miasto. Po kajzerki. Na miasto. Idziemy na miasto. Darmowym autobusem. Zobaczymy, czy taki istnieje. Ło, zbiera się na deszcz. Jest tak kurewsko gorąco, żeby się przydało. Czego szukasz? Jakiegoś takiego wielkiego napisu, że przystanek. To jest wielki przystanek. Wielki napis przystanek bus. Ni chuja, tego nikt nie kuma. To jest ten autobus. Okej. Okej, sorry. To nie ten? No, nie ten. To nie ten autobus. Wyjebali nas z busu. A to powiedział, co on chciał? Że to nie ten, że następny będzie za 5 minut. Wyjebali nas z busa, rozumiem. Czemu? Okazało się, że nas wyruchali na autobus. Mocno. Nie przyjechał. Czyli tak jak mówiłem, ciekawe czy istnieje, to chyba nie istnieje. Przyjechał jakiś, to nas wykopał. Idziemy, ja już zasypiałem, idziemy się przejść. 3 kilometry. No dobra, trzeba iść. Zdrzemnąłbym się, ale idziemy. Zobaczcie, gdzie weszliśmy. Tutaj surferzy sobie. No to super. No super, że na niego zdążyliśmy. Nasz autobus wjechał właśnie, który mówiłem, żebyśmy nie ominęli. I zajebiście jest. Wszystko idealnie. Bo widzieliśmy go w drugą stronę. Widzieliśmy, jak ten autobus jedzie w tą, więc mówię, że będzie jechał w tamtą. Więc pewnie go tutaj spotkamy. I akurat w tym momencie, kiedy tu przyszliśmy, to on nam zwiał. Ale ta woda, to jest coś pięknego. Ładnie, nie? No szczęsna. A, ładnie. Krzysiu, robię wszystkie zdjęcia, trzeba robić zdjęcia. To jest nasz album, nasz fotograf, nasz kamerzysta, nasz montownik. Monter. On nawet montuje w domu i na siłowni. Nawet na Hawajach. Dokładnie. O, yeah. Szala tam będzie, a że będzie nam łatwo walizki do niej wrzucić. Wiesz, bo weź sobie... Słowko można było też podnieść. No, chyba z moim rowerem. Grubo. Dobra, czekamy na Ubera, 12 dolków do miasta, a tam spróbujemy generalnie złapać ten autobus. Może się jeszcze uda. On nas z drugiej strony zgarnie. Tak. Bo za 2 minuty będzie. No to jeszcze szczęsta, nie panikuj. 2 minuty i panika. Boże, patrzcie szybko. Nie bez tak. Patrzcie klimacik. Ram, dwie osoby z tyłu,
należankach. Ogólnie każdy tutaj ramami, lodżami. To jest na zachód słońca, panie. No, dzisiejszy dzień ładny, piękny, ale jeszcze podejrzewam, że będą lepsze. Patrz. Ale foto. Dobre, nie? No kurde. Szczęsna fotograf. Mamy Iberka. Tak. Siadamy i lecimy do miasta. Idziemy na takie specjalne hawajskie lody. Wyglądają mniej więcej tak. Takie. O. Tak wyglądają. Szybko jedli. No. Ale ile smaku w ogóle, co? No. Dobra. I na kolada zobaczymy, co robimy. Tyle smaku. No i wracamy. Lody były spoko. Naprawdę dobre. Ogólnie dobry pomysł. Ogólnie dobry pomysł na biznes. We Władku na przykład. Wracamy do resortu i kończymy ten dzień niedługo. Patrzymy w sklepie. Jesteśmy. Może coś kupimy. Ja przymierzam się do jakiejś nowej czapki, ale jeszcze nie wiem, czy to będzie to. Na pewno też coś z Kalifornii chcę, Los Angeles albo coś w tym stylu. A zaciągnąłeś sobie? No. No już tak. Nie, jeszcze bardziej. Nie. Jak bardziej? Nie. A jest, masz zaciągnięte. Okay. Nie, dalej się nie da. Okej, to rzuci. Zdążyłem. A mówią, że bieda w Polsce. Mamy autobus w końcu. Po 20 minutach się doczekaliśmy. Wsiadamy. Gosia, wsiadamy? No jak kanary. Wsiadamy. Dziękuję, masz? Dobra, to będzie musimy tak powiedzieć. Bo jesteśmy jedni, a nie, że tam siedzą. Ale go pan pewnie pytał. Tak, tak. Dlatego może pan, wiecie, jedzie i na przykład się tu wszystkich pyta, że gdzie wysiadacie i nie powiedział, że tam przycięcie. Mordeczki, tak wracamy. Tak, wiecie, cześć. Do domu. Co? Wracamy, wiecie czemu wracamy? Do domu. Bo siedząc z Krzysiem, po 30 sekundach on zasypia. Prawie kamera mi wygląda, bo zmęczony byłem. A jeszcze muszę vloga dla was zmontować, także pamiętajcie, łapki, subskrypcje, i komentarze. Tabletki nasenne dla Krzysia. Chyba na pobudzenie. To wiesz, starczy tego wszystkiego. Łapki, komentarze, subskrypcje. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Będziemy nagrywać z rana, bo wieczorem kasujemy to nie da rady. Nie słuchajcie go. Zobaczcie na niego. Nie ma co słuchać. Jak chciałem iść na imprezę, jak się mówisz do 18, musi vloga wrócić. No i taka nasza impreza dzisiaj. Takie wakacje. Pozdrowiliśmy zjeść kolację, stwierdzić, że mamy pizzę w lodówce.